Spotykamy się dzisiaj na Akademii Bialskiej i będziemy uczestniczyć w konferencji zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Konferencja ma tytuł Współczesna opieka nad kobietą w medycynie i jest dedykowana kobietom, pielęgniarkom i położnym. Przede wszystkim będą z zakresu położnictwa, będą trzy prelegentki. Jedna z położnych, która pracuje na misjach, jest położną pracującą w szpitalu warszawskim, ale podzieli się również z nami opiniami pracy położnej na misjach. Będzie opowiadała o tym, jak wygląda poród i połóg kobiety w krajach trzeciego świata. Kolejną prelegentką będzie osoba, która zajmuje się laktacją. Kolejną prelegentką będzie położna, która zajmuje się porodami. Takie trochę inne podejście do porodu, bardziej otwarte, bardziej wychodzące do kobiet. Wydaje mi się, że to idzie w coraz lepszym kierunku i dlatego my jako Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych chcemy promować właśnie tą profilaktykę, chcemy promować kobiety, bo przecież pielęgniarki i położne to w 90% są kobietami i na tym nam bardzo zależy. Dziękujemy właśnie za pomoc Akademii Bialskiej w zorganizowaniu tej całej uroczystości, bo i wszystkim naszym sponsorom, którzy tutaj zechcieli wystąpić i wziąć udział w naszym takim spotkaniu. I mówię, maj to jest miesiącem pielęgniarek i położnych, świętem naszym i po prostu chcemy to celebrować. Chciałbym powiedzieć, że pielęgniarstwo to jest ten kierunek studiów, gdzie mamy najwięcej chętnych, najwięcej studentów. I co roku ta sytuacja się powtarza. Przychodzą do nas osoby, które chcą studiować, a dlatego, że my, przepraszam, muszę brać skromności, ale robimy to dobrze. Dlatego robimy to dobrze, dlatego że współpracujemy z naszym szpitalem wojewódzkim. Dlatego, że pozostajemy cały czas w kontakcie. Dlatego, że organizujemy takie konferencje jak ta. Pani Moniko, pół świata zwiedzone? Nie pół świata dążę jeszcze do tego, ale jeszcze nie. Gdzie na tych misjach pani była? Birma, Tanzania, Kenia, Sudan Południowy, Zambia, Togo. W jakiej roli? Położna, do wsparcia zespołu, do edukacji lokalnych położnych, akuszerek, które na przykład nie mają szansy skończyć szkoły położniczej. Część kobiet, nie mówię, że wszystkie, ale jest taka grupa, narzeka w Polsce, w szpitale, rodzenie. Wysłać ich do takiej Tanzanii? Nie wysłać, ale zmienić sobie perspektywę, po prostu, że są miejsca, gdzie kobiety absolutnie nie mają żadnej opieki okołoporodowej wykwalifikowanej, rodzą z akuszerkami, które są przyuczone do zawodu i ta okołoporodowa śmiertelność i zachorowalność jest ogromna, dlatego naprawdę myślę, że w krajach rozwiniętych mamy ogromne szczęście, że mamy możliwość rodzić pod opieką wykwalifikowanych położnych, bo niestety wiele kobiet na świecie nie ma takiej możliwości. A jeszcze gorzej, dobrze, że w Białej Podlaskiej, w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Radomiu, Rososzu, Łomazach nie ma szamana, bo staje się być jeszcze bardziej ciekawie. Zdecydowanie. Ta medycyna tradycyjna często nam tam miesza i nie zawsze idzie w parze z tą medycyną taką, jaką my się uczymy. Także no nie zawsze jest to, gdzieś tam mamy kompromis, otrzymujemy, tak, nie zawsze są problemy. Tam może było bez szamana, ale była taka sytuacja jedna w Sudanie Południowym. W ogóle w Sudanie, gdzie ja pracowałam, pacjentki nienawidzą cięć cesarskich. Twierdzą, że zrobić cięcie cesarskie u pacjentki to jest okaleczyć kobietę na zawsze. Poniekąd to się sprawdza, ale ostatecznie jakby to często jest operacja ratująca życie. Tam pacjentki absolutnie się na nią nie zgadzają, nawet jeśli jest jakieś bezwzględne wskazanie do cięcia cesarskiego. Miałam kiedyś taką sytuację, że noworodek był ułożony poprzecznie, wypadnięta rączka. Pacjentka nie miała szans urodzić drogami natury. Nie zgadzali się na cięcie przez 3-4 godziny. Dziecko już było w ciężkim stanie, to mogliśmy widzieć po zapisie KTG. Wciąż się nie zgadzali na cięcie cesarskie. Już była bardzo dramatyczna sytuacja, więc ja po prostu podjęłam decyzję, że w takim razie wypisuję pacjentkę ze szpitala, wyjęłam cewnik, wyjęłam wenflon, przebrałam ją w normalną kuszę, powiedziałam, proszę stąd iść, bo nie jesteśmy w stanie uratować pani życia ani pani dziecka, proszę iść do innego szpitala, bo my nie weźmiemy odpowiedzialności.
Wtedy zgodzili się i zrobiliśmy wtedy to cięcie cesarskie tej pacjentce. Skończyło się tylko niestety tym, że dziecko miało złamaną rękę, ponieważ przez tak długi poród z wypadniętą rączką było tak trudne wydobycie, że ta ręka była po prostu całkowicie złamana. Dziecko zreanimowane, urodzone na jeden punkt, żyje, ma się dobrze, wiemy o tym, ale nie wiemy, co by było, gdyby ta tradycyjna ich wierzenie, że cięcie jest najgorsze, co może ich spotkać, mogłoby się jednak inaczej to skończyć, ta historia.